Witam Państwa, Piotr Chłodecki. Dziś moim Państwa gościem jest dr Krzysztof Grzegorzewski, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Cześć. Kłaniam się. Dzień dobry Państwu również. Ogólnie, że jesteś doktorem, jesteś też kolekcjonerem różnych nośników i sprzętów audio. Powiedz właśnie, co tutaj przyniosłeś? No tak, i to chyba na utrapienie niektórych, podejrzewam. W każdym razie kolekcjonuję od bardzo dawna, bo ja się interesuję nagrywaniem analogowym, śmiesznie zabrzmię, od dziecka praktycznie. Mm-hmm. Pamiętam, że zniszczyłem rodzicom dwa mikrofony, dość drogie w ogóle wtedy, bawiąc się w nagrywanie wywiadów, no ale to było dawno. To jest, mówiąc krótko, to są nośniki analogowe, oczywiście sprzętu nie sposób przynieść, bo są to często takie elementy ważące po 20 kg, bardzo duże oczywiście. Mamy więc taśmę masteringową, tutaj może ją warto zaprezentować. Mhm. Na takiej taśmie powstawało bardzo, bardzo wiele zresztą masterów, można byłoby powiedzieć, muzyki z lat 80., rozrywkowej, a nawet jeszcze klasycznej, bo taśmy szpulowe zbieram, w tym momencie mam ich około 1000. Tutaj może warto zauważyć, że są bardzo duże rozmiary, bo do magnetofonów profesjonalnych to jest taka wielka rzecz. Do magnetofonów amatorskich, ale również jest to bardzo dobry produkt, troszeczkę bardziej poręczny format, ale zdarzało się również, że bywały taśmy do dyktafonów, do magnetofonów reporterskich, bo się okazuje, że w latach 70. na przykład taki magnetofon mam w kolekcji, niesprawny niestety, ale może kiedyś uda się go naprawić, funkcjonowały takie maleńkie szpulki. Mhm. Szpulki, które liczyły sobie 7,5 cm, może 8, a bywały jeszcze mniejsze. I na takich szpulkach można na przykład było nagrać dźwięk w warunkach zupełnie przenośnych na taśmie szpulowej. To jest niesamowite. Wracają do mody oczywiście wśród kolekcjonerów tak zwanego vintage audio, tych wszystkich starych gratów odtwarzających, nagrywających dźwięk kasety analogowe. Mhm. I tych kaset rzeczywiście jest dosyć sporo. Nawet całkiem przyzwoite egzemplarze, które można było zakupić jako czyste taśmy na podłożu metalizowanym, jak się okazuje, bardzo trwałe, bardzo ładnie brzmiące, albo nawet i takie całkiem sobie przeciętne, zwyczajne, na jakich chociażby nagrywało się muzykę z radia. Jeszcze pochodzę z tych czasów, kiedy nagrywało się muzykę z radia, byli ulubieni prezenterzy prezentujący rzeczywiście muzykę, której tak po prostu nie można było kupić w sklepach, bądź była bardzo droga. W związku z tym, prawda, sobotni... wtedy z radia nagrywało, tak, jest, sobotni, piątkowy wieczór nagrywało się, czy to z polskiego radia, czy potem ze stacji komercyjnych, których nagle wysypało w latach 90. No piękna, zupełnie osobna historia. Inne zupełnie czasy, prawda? Tak. Ja też pamiętam właśnie ze swoich czasów, jak kupowało się takie kasety i normalnie się nagrywało z radia te piosenki, bo wtedy nie było internetu, prawda? Nie było. Nie można było ściągać z internetu piosenek, więc się nagrywało właśnie z radia, prawda? Oczywiście, chmura pozostawała nawet chyba nie w sferze marzeń, bo w ogóle prawie nikt sobie nie wyobrażał. Ja pamiętam, że szczytem rzeczywiście takich marzeń technologicznych, kiedyś rozmawialiśmy z kolegami, to był naprawdę koniec lat 90., była taka oto sytuacja, że spotyka się dwóch ludzi i wymieniają się przewodowo bądź bezprzewodowo całą muzyką, jaką mają, bo mają iPody na przykład, prawda? Kiedy dzisiaj wiadomo, że wystarczy dostęp do takich portali jak Tidal, Spotify, czy na przykład chociażby do YouTube'a, już można słuchać, oczywiście pod warunkiem, że działa internet, to nie jest wcale takie gwarantowane. Natomiast wspomniałeś o tych kasetach kupowanych po to, aby nagrywać. Tutaj może warto zaprezentować Państwu egzemplarze troszeczkę nowsze, z takimi starymi jeszcze z lat 70. Można wziąć do ręki, obejrzeć, chociaż z tego co wiem, to tobie jako zainteresowanej osobie muzyką kasety nie są obce. Tak, no sam mam też w kolekcji parę kaset. No, u mnie liczba tych kaset przekracza już około 6 tysięcy, więc to właściwie zakrawa na szaleństwo. Oczywiście to, co tutaj Państwu przyniosłem, to jest jakiś odprysk tylko tego, ale tutaj są bardzo ciekawe wydawnictwa. Mój ukochany zespół, Kraftwerk, kaseta, która w zasadzie jest, można byłoby powiedzieć, takim oczekiwaniem dla niecierpliwych fanów zespołu. W 86 ona się na rynku amerykańskim ukazała i zawiera chyba najlepsze single od końca lat 70. do czasu, kiedy Ralph Hütter, czyli założyciel tego zespołu, nie wydobrzał po wypadku, który przeszedł bardzo ciężko, rozbił się na rowerze, jechał z dużą prędkością, obudził się ze śpiączki po 3 dniach, zapytał, gdzie jest mój rower? A potem fani musieli czekać na kolejną płytę przynajmniej 6 lat i w końcu się doczekali, ale zanim Electric Cafe w 86 roku wyszła, to w obiegu były właśnie takie kasety. Jest Młynarski, nieżyjący niestety, którego bardzo lubię, kaseta pod tytułem Zamknięty rozdział, w którym on śpiewał pełne, nieocenzurowane wersje piosenek już po 90 roku. I bardzo ciekawy recital z 80 roku i to wciąż gra, to można odtworzyć, to całkiem nieźle się zachowuje. Układanka nazywa się. Mm. Przy fortepianie tutaj zasiada Jerzy Derfel.
ze swoim zespołem i najlepsze chyba piosenki Młynarskiego. Oczywiście troszeczkę muzyki elektronicznej, bo akurat ja jestem, powiedziałbym, trzymam się z daleka od muzyki pop i rock, bo ta stylistyka za bardzo mnie nie interesuje. Natomiast składanki z Mayday'a, więc można powiedzieć młodość, liceum, wczesne studia oraz rzeczy troszeczkę lepsze, trochę poważniejsze, od chociażby takie jak piękne wydanie The Art of Noise. Jeden z lepszych chyba albumów Invisible Silence, więc tutaj rzeczywiście no, jest czego szukać, to cały czas po latach brzmi dobrze, ten dźwięk się wciąż broni, on jest miękki oczywiście, on jest zupełnie inny niż z klasycznych źródeł cyfrowych, on nie ma tej sterylności, ale zaskakuje trwałość tych nośników i o tym też chyba warto powiedzieć. Ale ogólnie chyba można teraz też takie kasety kupić, przynajmniej niektóre, bo wiadomo te są już ciężko dostępne chyba, prawda? Ale takie ze zwykłymi nagraniami na przykład jakichś zespołów polskich zazwyczaj, prawda? Nie tylko, zagranicznych to chyba można kupić w dosyć dobrych cenach w tym momencie. Można kupić oczywiście rynek wtórny, który w ogóle jest absolutnie nieokiełznany kompletnie. Tam się dzieją rozmaite rzeczy, bo niektórzy sprzedają swoje kasety za bardzo, bardzo duże pieniądze. Po 50 groszy już. A niektórzy sprzedają za bardzo małe pieniądze, albo wręcz pozbywają się, bądź wyrzucają, bądź oddają, bo po prostu chmura, czy na przykład YouTube i telefon podłączony do internetu im zupełnie wystarcza, albo na przykład słuchanie radia, powiedzmy. To są z reguły taka kategoria ludzi, którzy słuchają wszystkiego, czyli w zasadzie niczego, byleby coś grało w tle. Natomiast oczywiście ludzie, którzy mają wyrobiony gust muzyczny, bądź po prostu określony gust muzyczny, ale też lubią właśnie analogowe brzmienie, mogą nawet wciąż kupić kasety, które się ukazują teraz, współcześnie. Pojedyncze firmy, rzeczywiście jedna między innymi z fabryk w Stanach Zjednoczonych powstała. Pamiętam, że bootleg, chociaż to nie jest mój klimat, Metaliki, z jakimiś nagraniami rzeczywiście takimi garażowymi został przez te firmy wydany i to się natychmiast ten nakład się wyprzedał bardzo szybko. Nawet takie zespoły grające bardzo ciężką muzykę, black metalową, jak na przykład Batiuszka, taka polska grupa, również wydaje swoje niektóre albumy, co ciekawe, na kasetach, chociaż to już nie jest mój muzyczny rejon, ale trzeba docenić to, że ten rynek jakoś tam powolutku gdzieś istnieje, ale tu jeszcze mam taką ciekawą rzecz, bo rozmawiamy o muzyce. A to są kasety, może warto to pokazać, ja wprawdzie nie jestem specjalnie religijny, ale to są kasety z czasów jeszcze lat 80. i one wtedy pełniły rolę nośnika, no powiedziałbym, nie tyle informacyjnego, co wręcz politycznego. Proszę zobaczyć, to ma wartość wręcz historyczną, dlatego że to są kasety nagrane i wydane w drugim obiegu, nielegalne absolutnie wtedy, bo to były czasy, no już po stanie wojennym, po likwidacji Solidarności. Tu są kazania księdza Jerzego Popiełuszki, nagrywane w roku tuż przed zamordowaniem księdza, w 1984 roku. Można również się temu przyjrzeć. Kasety oczywiście jakiejś polskiej produkcji, chociaż te jeszcze też, co zaskakujące, mogą i dają się odtwarzać. No i to już ma wartość historyczną, dokumentalną. Charakterystyczna poligrafia, taka podziemna, powielacz na maszynie do pisania, gdzieś tam odkserowane, to wszystko absolutnie podziemnych warunkach. Warto pamiętać, to starsi nasi widzowie to pamiętają oczywiście, ale młodszym warto przypomnieć, że takie coś no, ewidentnie było no, wręcz zakazane, więc to są takie rzeczy, które w kolekcji rzeczywiście są pewnego rodzaju perełkami. Cała wreszcie piękna historia związana z muzyką klasyczną, również wydawaną na kasetach. Czy to się dało zrobić, żeby to brzmiało jakoś? Owszem, dało się, mimo że kaseta może w stosunku do taśmy szpulowej nie jest, powiedziałbym, bynajmniej wcale aż takim idealnym nośnikiem, jakkolwiek bardzo popularnym swego czasu. Tak zdarzało się, że takie kasety były wydawane nawet na nośnikach chromowych, a w Japonii nawet na metalizowanych. I potrafiło to brzmieć bardzo dobrze. O, proszę bardzo, to jedna z moich ulubionych utwory George'a Gershwina, jeszcze charakterystyczne w latach 80. wydane. No piękna, naprawdę długa historia, można byłoby długo o tym opowiadać. Słuchaj, chciałem się ciebie zapytać też, co myślisz o powrocie płyt analogowych, tak zwanych starych winyli? Przede wszystkim bardzo się z tego cieszę, bo właściwie to, co myślę, czy to, co obaj myślimy, weryfikuje rynek, bo takie winyle się sprzedają, nawet powiedziałbym w dyskontach spożywczych, co jest zaskakujące, można je kupić, chociaż z tego, co wiem, to nabywcy takich winyli skarżą się na kiepskawą jakość, że to się szybko wyciera, że to szybko zaczyna trzeszczeć. No to już bym oczywiście zostawił na boku, bo to są takie technikalia, one nie muszą naszych widzów interesować, ale moim zdaniem to dobrze. Mało tego, one nie tylko, że wracają, tutaj mam znowu ubóstwiany wręcz Kraftwerk, teraz się ukazało wydawnictwo, jakkolwiek bardzo, bardzo drogie, Kraftwerk 3D. Ja mam tutaj rzecz troszeczkę starszą, to jest koncert Kraftwerk w São Paulo w Brazylii, w 2009 roku wydany. I odpowiadając na twoje pytanie, jeszcze pokażę widzom, nie mogę sobie tego odmówić, jak został wydany. Mianowicie przepięknie na takiej właśnie czerwonej płycie, która tak wygląda. Winyle, mówiąc szczerze, wracają być może dlatego, że po pierwsze ludzie trochę zmęczeni tym sterylnym dźwiękiem szukają czegoś bardziej naturalnego. Z drugiej strony jest to moda, z trzeciej strony jest to spektakl.
bo te wszystkie graty po prostu ładnie wyglądają, no one tak. dają spektakl. Kręcące się duże taśmy na jakimś ładnie zaprojektowanym magnetofonie, to jest coś, w co można naprawdę się wpatrywać. Daje klimat jakiś, oj tak, daje klimat. Poza tym, że brzmienie tego potrafi być bardzo, bardzo dobre. Poza tym, że to wymaga jakiejś zabawy, jakiejś troski, jakiejś staranności. Te płyty trzeba chronić przed kurzem. Nie wolno tutaj tej części, tego zapisu drobnorowkowego dotykać palcami. Należy oczywiście dbać o to, żeby igła była dobrej jakości, żeby jej przyzwoity był gramofon. To już jest coś, co od słuchacza wymaga, ale skoro wymaga, to i się potrafi odwdzięczyć właśnie dobrym dźwiękiem. I jeszcze na jedno zwrócę uwagę, to już taka trochę medioznawcza żyłka się odzywa, mianowicie, że te wszystkie szpulowe magnetofony, winyle, one przenikają do popkultury. One już są widoczne w reklamach, oczywiście tak, różnych produktów. One są widoczne już w tle teledysków jakichś muzyków śpiewających piosenki popowe, więc zwyczajne, popularne teledyski gdzieś tam, prawda, jakieś piękne maszyny, już nie będę wymieniał konkretnych firm, ale na duże szpule gdzieś tam kręcące się w tle i ktoś śpiewa jakąś rzewną piosenkę, którą oglądają miliony telewidzów. Więc rzeczywiście coś w tym jest, to wszystko wraca, wracać będzie. Ja osobiście z tego powodu się bardzo cieszę, bo ja nie ukrywam, że nigdy analogu nie porzuciłem, chociaż miałem taki okres zafascynowania płytą CD, ale ten okres bardzo szybko minął. Ogólnie teraz winyle poszły do przodu, nie tylko ze względu na to, że od nowa się je nagrywa, ale również dlatego, że są tak zwane picture winyl. Tak, tak zwane picture dyski. Tak, nie było kiedyś czegoś takiego, prawda? Były, ale bardzo rzadko. To znaczy, może inaczej, w Polsce widzowie, nasi widzowie, którzy jeszcze to pamiętają, pewnie takich płyt za bardzo nie mogli uświadczyć. Bo z reguły te płyty wydawane, nie wiem, czy przez Pronit, czy przez Polskie Nagrania, przez Muzę, przez, nie wiem, Polton, tutaj jeszcze można kilka takich firm wymieniać, tu z żalem, zresztą trzeba powiedzieć, że po 2012 roku Polskie Nagrania zostały sprzedane. Z dużą przykrością tą wiadomość przyjąłem, ale my w Polsce raczej picture dysków nie mieliśmy, z tego względu, że w ogóle cała poligrafia, cały rynek w tym takim późnym, upadającym PRL-u był ubogi jak wszystko w tym kraju. Myśmy po prostu mieli zwykłe czarne płyty, prawda? Oczywiście, natomiast ja z picture dyskami zetknąłem się już wtórnie, czyli później, ale były to picture dyski także wydawane w latach 80. Między innymi taki zespół, który się nazywał Silicon Dream, więc muzyka dance, właściwie może nie Italo Disco, ale taki dance z lat 80. Singer Marcello de Mastroianni, tak właśnie między innymi wyglądał, charakterystyczny, taki różowo, fiołkowy troszeczkę. Tak, niebieski. Tak, tak. Wiem, że płyty zespołu Pink Floyd niektóre też były w takich specjalnych edycjach. Tak. Również ostatnio ci nawet pokazywałem płytę Michaela Jacksona, wydaną, która świeci w ciemności. Zgadza się. Więc jakieś elementy fosforyzujące, tak, które i widać. Te po prostu winyle i ten w ogóle cały pokaz tych winyli jest jakoś po prostu wzbogacany, tak, prawda? Zgadza się, bo wygląda na to, że ludzie jednak chyba chcą trochę dotknąć, namacać, można by nawet powiedzieć tak metaforycznie, posmakować tego, co słuchają, bo tu przypomnijmy, to jest zupełnie inny dźwięk. Ja sądzę, że nasi widzowie, którzy słuchają głównie pół biedy, jeżeli jeszcze plików bezstratnych, ale jeżeli słuchają czegoś na YouTubie, to myślę, że sporo chyba Państwo tracą, bo rzeczywiście czasami z takim analogowym dźwiękiem, no byle dobrej jakości, warto się zetknąć. Wiadomo, że domowe magnetofony, tanie, gdzieś tam kupowane, gdzie się dało, na ogół nagrywały kiepsko i ludzie w większości byli zrażeni do kasety, do taśmy szpulowej, natomiast prawdziwy, dobry sprzęt rzeczywiście potrafił nagrać i zabrzmieć pięknie, no, mimo że analogowo, tak, ale to kosztowało i z bólem serca stwierdzam, wciąż kosztuje, no ale to już są prawa rynku wtórnego. No tak, ja też mam na przykład jeden album na trzech formatach, czyli winyl, kaseta i CD i zupełnie co innego, prawda? To jest zupełnie inny dźwięk. Dźwięk CD będzie w każdym celu dokładny, tak, sterylny wręcz, bez grama szumu. Oczywiście są tacy, którzy się zachwycają tym dźwiękiem też. Na kasetach będzie troszeczkę taki leciutko, taki lekko, lekko zmiękczony, tak, prawda? On będzie, tam będzie zupełnie inaczej. Bas pracował, to wszystko będzie miękkie, dokładnie. To nie będzie miało, tak, będzie bardziej obłe, takie krągłe, nie będzie miało tej takiej charakterystycznej ostrości, takiej chirurgicznej tych wybrzmień, prawda? Tak, w innym znowu jeszcze inaczej. Także to oczywiście można się prześcigiwać w nazywaniu tego dźwięku, opisywaniu go. Tutaj zresztą mogę odesłać do takich czasopism z rynku Hi-Fi, które się w Polsce ukazują, na przykład Audio, czy chociażby Hi-Fi i Muzyka. Tu zwłaszcza polecę artykuły Macieja Stryjeckiego, naczelnego Hi-Fi i Muzyka, który fantastycznie opisuje dźwięk. Cały szereg metafor, w ogóle retoryki, którą on do tego używa, jest zupełnie niepojęty, ale to jest na przykład człowiek, dzięki któremu ja kupiłem wzmacniacz. Nie wymienię oczywiście jakiej firmy, tylko na podstawie jego recenzji. Powiedziałem mu o tym, a on potem do mnie mówi, no to w pewnym sensie stał się pan moją ofiarą. Trochę tak, ale nie czuję się jako ofiara, bo wzmacniacz rzeczywiście ładnie gra, no ale powiadam oczywiście, nie reklamując konkretnych produktów, to jest sztuka zrobić coś takiego, prawda? No napisać tak. recenzję tak, żeby ktoś na podstawie tylko tej recenzji kupił już nie płytę, sprzęt. To naprawdę świadczy o dziennikarstwie muzycznym wysokich lotów. Czy uważasz, że kasety właśnie takie też kiedyś wrócą
że wróci do nich moda. Już wracają. Już wracają. Już wracają. Wspominałem chociażby o niektórych polskich zespołach, nawet niekoniecznie tych grających ekstremalnie ciężką muzykę, wydających swoje nagrania na kasetach analogowych. Na kasetach przez cały czas wydawała taka nisza muzyka z gatunku industrial, post-industrial, ale również, jak się okazuje, okazują się i wychodzą wciąż kasety z muzyką, no nazwijmy to, bardziej adresowaną do ludzi, do szerszego grona odbiorców, bardziej popularną, czasami trochę rockową, czasami rzeczywiście z muzyki pop. Zdarza się czasami również z muzyką elektroniczną. Zdarza się, że kasety wychodzą, są produkowane, jakkolwiek rzadko, ale nowe kasety, nowe, w sensie fabrycznie nowe, produkowane, można kupić. Ludzie kupują również taśmy niekonfekcjonowane, albo na przykład chociażby zamawiają sobie kasety w jakiejś fabryczce, która je produkuje. One tam nie mają specjalnie żadnych naklejek, nie są sygnowane żadną firmą. Są przygotowane niejako do nagrania i do wydania czegoś. Jak się okazuje, zainteresowanie na rynku wtórnym jest naprawdę spore. Widać to chociażby po grupie Magnetofony Kasetowe na Facebooku, której uczestników zresztą pozdrawiam. Może ktoś akurat trafi i te pozdrowienia usłyszy. Więc owszem, one wracają. Czy będzie to taki pełny powrót, czyli czy kasety zaleją rynek tak jak winyle, tego nie wiem. Podejrzewam, że nie, bo jednak zabawa kasetą wymaga. Jednak sprzęt kasetowy również wymaga. To trzeba konserwować, to trzeba umieć naprawiać. I jest bardzo niewielka liczba miejsc na świecie, które na przykład produkują części do magnetofonów kasetowych i szpulowych, co mnie interesuje. I często te części są no, dość słono niestety płatne. Tak? Ale niezależnie od tego wszystkiego, można istotnie trafić kasety, które są wydawane współcześnie. Jest to pewnego rodzaju nisza, ale jakaś moda na to już się powolutku, zdaje się, odradza. Oczywiście to będzie chyba adresowane raczej do takich wariatów jak my, troszeczkę starszych wiekiem, ale też zdarza się, że widać i młodsze osoby na tych grupach na Facebooku, czy to magnetofonach kasetowych, czy szpulowych, zafascynowanych. Też się interesują, prawda? Też się interesują, oczywiście. Kaseta w jakiejś mierze wróci, na pewno nie do pełnego rozkwitu, czy do pełnej świetności, chociaż widać po tym, jak zapasy japońskie są wyprzedawane, jak potem są sprzedawane z drugiej ręki drogo w Polsce, to jest zupełnie osobna sprawa, ale faktem jest, że w jakiejś mierze na pewno ten powrót gdzieś tam, on już się dokonuje. Ta moda jest, chociaż jest to moda, jak to się mówi, niszowa dosyć, ale jest. Zauważyłem również, że przyniosłeś magnetofon, tak to się kiedyś nazywało. Było Walkman, tak? Walkman, tak. Albo nawet odtwarzacz kasetowy, bo tylko jedna firma miała, konkretna firma, której też oczywiście tu nie wymienię, miała tylko patent na nazwę Walkman, ale potocznie takie urządzenia były nazywane Walkmanami. To był Walkman na kasety i Discman na płyty, na płyty, tak? Jeszcze były mini dyski. Czyli takie małe, przenośne, bardziej powiedziałbym kiedyś w pracy reportera radiowego używane minidyski, które miały możliwość jednocześnie nagrywania. Niewielka bardzo liczba Walkmanów produkowanych na świecie również mogła nie tylko odtworzyć, ale i nagrać kasetę. Nie mówimy to o dyktafonach, tylko o normalnym, stereofonicznym, prawdziwym zapisie. Tak, to jest Walkman, najkrócej mówiąc. Mam takich urządzeń 5, tutaj ze sobą wziąłem 2. Po drodze oczywiście dojeżdżając do studia, przyznam, z pewnymi kłopotami niestety, bo jeździ się po naszym mieście tak, jak się jeździ, co muszę wytknąć przy okazji. Jechałem słuchając sobie właśnie z takiej oto metalizowanej kasety, również bardzo ciężkiej muzyki, składanka z muzyką trochę klubową, trochę elektroniczną, bardzo różne takie brzmienia sympatyczne właśnie gdzieś tam towarzyszą w tej podróży i to wciąż, jakkolwiek o to również trzeba dbać, potrafi naprawdę ładnie zabrzmieć, no ma ten klimat, najkrócej mówiąc. MP3 tego moim zdaniem nie oddaje. Ale tu widać właśnie, że ta kaseta taka jest bardzo masywna, prawda? Zgadza się. Zobaczcie Państwo, jest tak, że te przedmioty w ogóle, poza tym, że oczywiście płyty tak zwane oryginalne, tłoczne CD, które jeszcze cechują się jakąś dość dużą trwałością, podobnie jak winyle, nagrywalne, które już zresztą wychodzą z mody, wychodzą z obiegu, tej gwarancji nie dają. Pendrive, wszelkiego rodzaju fleszowe napędy, z przykrością to mówię, również nie. Natomiast faktem jest, że kaseta i taśma szpulowa to jeszcze był przedmiot designu. Tutaj charakterystyczna kaseta typu reel to reel, czyli udająca troszeczkę taśmę szpulową, takie charakterystyczne aluminiowe roleczki w środku. Rzeczywiście to naprawdę jest sztuka zrobić coś takiego i one potrafiły bardzo różnie wyglądać, one potrafiły być bardzo różnie zaprojektowane i trzeba przyznać, że czasami im starsze, tym ciekawsze. To jest model kasety z lat 70. Tak na przykład mogło to wyglądać już dekadę później, a więc w latach 80. Słynna seria, zresztą do kupienia w Peweksie za dolary, dość słono. No przeciętnego Polaka to chyba mało kiedy było stać, żeby sobie, nawet już nie mówię, kilka czy kilkanaście takich kaset, ale bodaj jedną czasem kiedyś kupić i oszczędzać ją na jakieś super ekstra nagrania, prawda, z radia, czy to od Bogdana Fabiańskiego, czy nawet od łódzkich prezenterów, których ja lubiłem, Piotra Stańczyka, czy choćby innych jeszcze, albo niesłusznie zapomnianego Andrzeja Kraszewskiego. No, to stare czasy radiofonii z lat 90. A jeszcze dekadę później wszystko wyglądało już tak. Zaczęło się powolutku upraszczać,
i widać, że ta produkcja już z późnych lat 90., z początku lat pierwszych, można byłoby powiedzieć XXI wieku, no już wskazuje na schyłek tego nośnika. To już wszystko zaczęło się zwijać, było już produkowane niestety przynajmniej na Europę z coraz, co z przykrością stwierdzam, gorszą jakością. Jakkolwiek wiele tych kaset jeszcze wciąż daje się wykorzystać. Niesamowite jest to, że po 30 latach taki nośnik można włożyć do dobrego magnetofonu, tylko rzeczywiście ma być dobry i można istotnie jeszcze bardzo dużo z niego wyciągnąć. Uważam, że pendrive i karty microSD nie dają tej gwarancji. Mhm. Opowiadałeś mi jeszcze właśnie o takim do... Tak, maleńkie tasiemki, które jeszcze chyba zdążę w ostatnim dosłownie momencie chyba widzą pokazać, maleńkie tasiemki do małych magnetofonów przenośnych. Jak te magnetofony były takie dosyć duże czy małe? One mogły mieć powiedzmy na przykład chociażby, nie wiem, 20 na 15 cm. Nie zawsze koniecznie musiały być ciężkie, chociaż reporterzy na przykład z Polskiego Radia chodzili z dużymi magnetofonami na pasku i te magnetofony potrafiły kilkanaście kilo ważyć. I reporterowali, tak? I właśnie tak, wykonywali tę pracę reportera, reporterowali, korzystając chociażby z takich taśm troszeczkę większych, właśnie 13-centymetrowych. W Polskim Radiu ostatnio Grzegorz Miecugów, też nieżyjący, właśnie wspominał taką anegdotkę, którą jeszcze mam nadzieję zdążę opowiedzieć, że mianowicie kiedyś taki magnetofon Ucher, bardzo ciężki, miał przewieszony przez ramię, tam założył tę taśmę, prowadził gdzieś tam w jakiejś warszawskiej dzielnicy wywiad z jakimś człowiekiem, a ten człowiek powiedział, przepraszam bardzo, i się uczesał. A wywiad był robiony dla radia. Taka ciekawostka. No, naprawdę fascynujące historie, można by je opowiadać, proszę mi wierzyć, godzinami. Super, dziękujemy Ci bardzo, że przyszedłeś i pokazałeś nam dość sporą i fajną kolekcję. Dziękuję. Przypomnę Państwu, moim gościem był dr Krzysztof Grzegorzewski, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękujemy.